Szymon, Meta Rajdu Świdnickiego, fajne testy przed kanarami. No na pewno fajne testy przed kanarami, przede wszystkim mentalne, bo mieliśmy od rana problemy tam z samochodem i nie szło tak, jakbyśmy chcieli, ale moim zdaniem dobrze wyszło, bo musieliśmy się namęczyć. Wiedziałem też, że inni też będą mieli problemy, że każdy się z czymś zawsze zmierza. No i nie poddawaliśmy się jakby. No obróciło nas na walimiu, to było, byłem taki znużony, ale już na mecie wiedziałem, że muszę, kurczę, wrócić, wziąć się w garść, wiesz, cisnąć ile się da. No i daliśmy radę, obroniliśmy to. Także no fajnie, fajnie, że wyszło w tą stronę. Ta obrótka to z waszej winy, czy coś tam w samochodzie nie zagrało? Wiesz co, no z naszej winy, zawsze to obracamy się z naszej winy, ale tak naprawdę no myśleliśmy, że mamy troszkę inaczej ustawiony samochód i coś takiego raczej nigdy nam się, no nie raczej, nigdy nam się coś takiego nie zdarzyło, jeszcze w takim miejscu, na słynnej kostce. No mieliśmy troszkę inaczej ustawione dyfry niż myśleliśmy i to był właśnie główny problem od rana, że auto było trochę straszące, nie jechało tam, gdzie chcieliśmy. Zrobiło się nerwowo. No, nie wiem, nie zrobiło się nerwowo. Bardziej byliśmy tacy, wiesz, w kropce nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo dyfra nie otworzymy tylnego na serwisie, bo nie ma tyle czasu. Więc staraliśmy się, Miko po prostu się adoptował do tego, co było i tak próbował jechać szybko.